Magazyn sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego w radiu dla ciebie. Ze mną w studiu, przypominam, nasz stały ekspert Tomasz Sokołowski. Cześć Tomku, po przerwie. Cześć Arku. I Marek Staganowski, którego pożegnałem w pierwszej części, ale tu się za dużo dzieje, żebyśmy się tak szybko rozstali, więc Marek Staganowski wciąż z nami, bo mnóstwo jeszcze rzeczy do omówienia przed tym jutrzejszym starciem w Poznaniu. Przypominamy, Lech Legia o 17:30. Pierwsze pytanie, Marek, do ciebie. Jakiego ty w sumie meczu się spodziewasz? Lech w roli faworyta, Lech, który gdzieś tam musi gonić jednak Legię w tabeli. Spodziewasz się bardziej otwartego prowadzenia gry z ich strony i Legia gdzieś szukająca swoich szans? Jak sobie to układasz w głowie? Tak też mi się wydaje. Będzie to mecz, gdzie na pewno będzie chciał Lech zdominować Legię, przynajmniej na początku. Legia uważam, że stanie sobie w średnim pressingu i będzie czekała na swoją szansę, bo wiadomo, jak i Mladenowicz czy Wszołek, są to zawodnicy, którzy bardzo dobrze się czują w kontrataku. Tak więc no... uważam, że będzie ciekawe spotkanie, otwarte, jak zwykle w Poznaniu gorąca atmosfera. Mówiłem już, że w tej części nie będziemy sami, mówiłem chyba. No to dobry czas, żeby przedstawić naszego kolejnego gościa przy telefonie. Były reprezentant Polski, były piłkarz i Legii, i Lecha, a obecnie prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Paweł Wojtala. Dzień dobry, panie prezesie, kłaniamy się. Dzień dobry. Słyszeliśmy, że w Poznaniu bojowe nastroje przed tym spotkaniem. Czy pan te nastroje, panie prezesie, potwierdza? Na pewno bojowe co najmniej, bo i też duże nadzieje związane z tym meczem i z następnymi meczami Lecha Poznań, bo za już czwartek Liga Konferencji Europy, ale wszyscy dzisiaj skoncentrowani na sobocie po dobrych ostatnich występach w lidze, bo 5 spotkań, 13 punktów, więc jest duch w narodzie i wszyscy oczekują zwycięstwa. Czy to już jest, Pawle, czy to już jest taka forma najwyższa Lecha, czy jeszcze tam gdzieś są mankamenty? Nie, no na pewno nie jest najwyższa forma Lecha. Widzimy też w tych spotkaniach ligowych, jeżeli zostaniemy na moment przy spotkaniach ligowych, że są różne etapy tych meczów. Są lepsze, gorsze. Lech nie jest tak, że dominuje przez całe spotkanie. Są ma też trudne momenty czasami w tych meczach, więc na pewno... jest to tak, że jest jeszcze możliwość rozwoju, czy możliwość lepszej gry, ale też musimy pamiętać, że lepsi zawodnicy muszą bardzo rozsądnie szafować swoimi siłami. Mhm. Czyli gdzieś tam z tyłu głowy pewnie mecz pucharowy, ale teraz przede wszystkim Legia. Spotkanie mistrza, panie prezesie, z liderem, jednocześnie drużyną, która to mistrzostwo chciałaby jak najszybciej odzyskać. To pewnie dodatkowy smaczek tej rywalizacji, nie tylko to, że starcie odwiecznych rywali, jak to mówią. Ci rywale w ostatnim czasie gdzieś tam, poszły pojedynczymi sezonami Lecha i Legii w ostatnim czasie, ale tak to zawsze gdzieś te drużyny, które rywalizowały mistrzostwo, czy były blisko siebie w tabeli, więc zawsze są te dodatkowe emocje, w tym bardziej, jeżeli teraz mamy takie starcie jak właśnie aktualnego mistrza z liderem, który ma szybko, chce odzyskać mistrzostwo, ale też mistrz Polski to łatwo, który nie chce oddać. Będzie na pewno zawsze ten mecz w Poznaniu bardzo dużo emocji, bardzo duże zainteresowanie i pod tym względem ten sezon się nie różni. Tak, przypominam, że w studiu oprócz Tomasza Sokołowskiego jest również Marek Staganowski. Też pewnie ma jakieś pytanie. Witam panie prezesie. Paweł, powiedz mi, czy ta pozycja trenera Van de Broma to już jest taka troszeczkę stabilniejsza? I drugie jeszcze pytanie to, co byś powiedział, co charakteryzuje w tej chwili drużynę Lecha Poznań? Myślę, że to jest pierwsze. Trenera pozycja na pewno bardzo stabilna ten moment, bo i po występach w Europie, i teraz po ligowych, po tym początku, który na pewno był w jakiś sposób rozczarowujący dla wszystkich kibiców Lecha, ale myślę, że teraz wszyscy widzą, że trener idzie do przodu z tą drużyną, nauczył się chyba tej drużyny i nauczył się też Ligi Polskiej, nauczył się obsługi tej kadry, więc są efekty tego, są punkty w lidze, jest niezła pozycja wyjściowa w Lidze Konferencji Europy, więc tutaj nikt chyba nie ma jakiejkolwiek myśli o tym, że trenerem podważenie jego pozycji. Zresztą Lech jest jednym z tych klubów, który wykazuje jednak dużą cierpliwość do trenerów i pojedyncze szybkie zmiany, nerwowe ruchy, jakie się zdarzają, a tak to raczej jest bardzo stabilnie pod tym względem.
Jeżeli chodzi o najmocniejszą, no jakby patrząc na to, no Lech wydaje się najlepiej w tym momencie obsadzony w środku pola, bo Sousa, Maral, Morawski, Kwekwe, Karsztrem, więc tutaj bardzo mocny. No i w ostatnim czasie jednak współpraca z Kurasza i Szakiem, która była bardzo, szczególnie w Europie, skuteczna, bo to najważniejsze z pozycji piłkarzy Lecha, to owocowało też powołaniem Sprasza do i debiutem reprezentacji Polski. Więc to są te mocne argumenty. Na pewno obrona po powrocie Milicza trochę się ustabilizowała, ale tej obronie różnie bywa, tam bywają problemy. Pawle, a czy był taki moment, że byś się spodziewał dymisji na przykład? Myślę, że nie. No to jest, to byłoby już przesada i grubo by było. Grubo by było i to byłaby przesada. Za szybko trenowi też trzeba dać czas. Myślę, że władze Lecha, zarząd zdawał sobie z tego sprawę, że muszą dać trenerowi szansę i czas na to, żeby poznać. Szkoda, że to czas się nałożył trochę na ten najważniejszy moment eliminacji do Ligi Mistrzów i potem do Ligi Europy. Niestety nie udało się, ale jest lepiej w konferencji, czy to minimum zostało 8 miejsc. I takie mam teraz pytanie, czy Amaral z Sousą mogą razem grać i współpracować? Widzisz coś takiego, czy raczej to ciężko będzie? Moim zdaniem to nie są dokładnie tacy sami zawodnicy, bo jednak Sousa troszkę głębiej potrafi grać. To nie jest taka chyba typowa dziesiątka, jaką jest na boisko Amaral. Na pewno to się nie wyklucza. Pozostaje tylko kwestia, jak wtedy zabezpieczyć bardziej defensywnie środek pola. To już głowa trenera. Moim zdaniem to się nie wyklucza, ale trener mnie za często to próbuje. Zresztą wszyscy czekają w końcu na więcej spotkań Sousy w Lech Poznań. Panie prezesie, mówiliśmy w pierwszej części o takim sporym problemie Legii, jakim jest brak Josue. Rozumiem, że w Poznaniu na myśl o tym to taki szeroki uśmiech się pojawia chyba u kibiców i w sztabie szkoleniowym. Jak pan to ocenia? Myślę, że on się pojawił w tamtym momencie, kiedy ta żółta kartka się pojawiła i został wykluczony z tego spotkania. W tej chwili już się nikt nie zastanawia, po prostu Lech się koncentruje na swoim graniu. Tutaj w Poznaniu też oczywiście szanuje się to, że przyjeżdża lider, że wiadomo, jak to zawsze Lechowi się ciężko grało z Legią, ale jak gdyby świadomość własnej siły, własnej jakości piłkarskiej jest dosyć duża i nikt się nie koncentruje tak bardzo na tym, kto będzie grał w Legii w tej chwili, bo na pewno przyjedzie lider i będzie chciał też wygrać tutaj spotkanie. A uważasz, czy to mógł być problem, że na tą przerwę reprezentacyjną, mówi się o 10 zawodnikach z Lecha Poznań, którzy wyjechali na kadrę, że no wiadomo, Legia, tylko Mladenowicz i Tobiasz, tak? I bramkarz. Czy to nie Legia w tym momencie troszeczkę tego czasu, tej przerwy, mogła lepiej to wykorzystać? Czy to, co Lech grał przed tą przerwą, nie będzie miało znaczenia i pojedzie jak pociąg, przejedzie się? Tomek, z mojej perspektywy i pewnie z twojej, tak samo Marka, jest to zawsze proste, że ideologii się dorabia się po rozegranym meczu. Mm-hmm. Czyli jaki będzie wynik tego meczu, tak się powie. Ach, niepotrzebnie wyjechali, brakowało nam. A jak ci zostali, to mieli lepiej, mogli się lepiej przygotować. Wszystko zależy od meczu, wyniku tego spotkania. Ja nie uważam, że to jest, że jak zawodnicy wyjeżdżają na reprezentację, trochę oderwą się od tych codzienności klubowej. Pamiętajmy, że w Lechu oni są bardzo dużo razem, ci piłkarze. Wyjazdy non-stop, mecze, no praktycznie cały czas. Zmienili trochę środowisko, byli w innym. Uważam, że powinno być, z mojej perspektywy, myślę, że to powinno być bardziej na plus niż na minus. A propos reprezentacji, panie prezesie, to na pewno jednym z takich wyróżniających się piłkarzy w ostatnim czasie, o którym tam najgłośniej, to młody Michał Skóraś, który też miał okazję zadebiutować w reprezentacji. Pana zdaniem ma szansę pojechać na mundial? Oj, dobrze, to miałem z Michał zapytać. Myślę, że wszystko jest otwarte. To jest następny teraz etap. To są mecze klubowe i jeżeli będzie potrzebował swoją formę z tych spotkań wcześniejszych, szczególnie tych w Europie, w Lidze Konferencji Europy, to na pewno dostanie swoją szansę jeszcze od trenera. Czy pojedzie, to już wybór trenera na samym końcu, czy zawodnicy będą gotowi, ilu będzie gotowy, czy wszyscy zdrowi, jak się będą prezentowali na treningach, czy będą grali w swoich klubach, więc wiele znaków zapytania do tego, żeby Michał Skóraś pojechał na mistrzostwa. Mniej więcej chyba tak odpowiedziałby Czesław Michniewicz, tak strzelam. Każdy ma szansę.
No, panowie, no wiecie, dobrze zależy, ilu będzie zawodników na skrzydłach, ilu będą, jak się będą prezentowali. Nie jesteśmy tam zbyt mocno, więc jakąś szansę dla Skudasia widzę. Panie prezesie, serdecznie dziękujemy za rozmowę. Na pewno się pan wybiera jutro, więc dobrego widowiska. Nie wiem, czy tutaj wszyscy pożyczą w studiu zwycięstwa, pewnie nie, ale na pewno dobrego meczu. Tylko jak, Pawle, tylko jak jeszcze na to patrzeć, że lider gra z mistrzem Polski i czy na przykład remis czy porażka Lecha to niespodzianka? Czy wygrana Legii to będzie no, coś normalnego? Jak ty tak byś na to patrzył? Myślę, że to są bardzo jednak wyrównane drużyny i tutaj jest takie frazesy, że w Polsce widzę każdy z każdym może wygrać, to wszyscy wiemy. Na pewno to spotkanie z dużym ładunkiem takim emocjonalnym obu drużynom będzie zależało. Mam nadzieję, że to nie zostanie zdominowane przez taktycznie tylko przez to, żeby zachować czyste konto najpierw z tyłu, nie stracić bramki, a jak się coś uda, to będzie dobrze, bo remis to tak zadawala troszkę obie drużyny. Chciałbym, żeby jednak to było widowisko dla kibiców, dla wszystkich. A jaki będzie wynik? Na pewno jeżeli to będzie porażka w Poznaniu, no to Lech zawsze będzie w jakiś sposób rozczarowany, a z liderem można zawsze przegrać. Możemy chyba się podpisać pod tym, że wszyscy życzymy tak, sobie dobrego widowiska. Dyplomatyczna odpowiedź. Nie no, oczywiście ja chcę, żeby Lech wygrał, nie ma o czym mówić. No, tutaj tym Lecha, wychowankiem Lecha i całym sercem za Lechem w tym meczu. Ale no to co, przede wszystkim patrzę na to widowisko piłkarskie, tak jak wielu z was, że też potrafi czasami docenić przeciwnika, nie tylko unosić się emocjami i patrzeć tak jak gdyby tylko po kibicowsku. Pewnie. Wszyscy będziemy mądrzejsi jutro wieczorem. Panie prezesie, jeszcze raz ukłonę, dziękujemy za rozmowę, dobrego dnia i weekendu. Dziękuję bardzo. Dzięki panu. Cześć. Zostajemy w studiu z Tomaszem Sokowskim, Markiem Staganowskim. Zanim przedstawię naszego kolejnego gościa, to dosłownie jeszcze jedno pytanko ad vocem. To właśnie, Marku, jakiego ty się wyniku spodziewasz? Może tak, bo Lech, umówiliśmy się chyba mniej lub bardziej, ale jednak faworytem. Jak to będzie jutro? Legia lubi ostatnio grać w Poznaniu, tak więc spodziewam się zwycięstwa Legii, pomimo tego, że uważam, że jednak Lech jest faworytem tego meczu. Ale patrząc przez historię, wydaje mi się, że Legia też to jest taki mecz, gdzie troszeczkę jest ściągnięty ta presja zwycięstwa z tą drużyną, tak więc uważam, że Legia, mam nadzieję, że wygra i to po takim fajnym meczu, to co Paweł powiedział. Tak, tylko żeby dobrą obronę miała w tym meczu. To będzie chyba kluczowe dla osiągnięcia dobrego wyniku przez Legię. Wypad Żozułę, wchodzi Jędza. Jeden lider za drugiego. Tak, tylko mówię, żeby te takie błędy, które im się zdarzyły i później były ciężary albo mecze przegrane, żeby tych błędów było jak najmniej, ale nie było konsekwencją, bo wtedy Legia będzie miała szansę wywiezienia dobrego wyniku z Poznania. Dziś, panowie, w magazynie sportowym nie tylko piłka nożna oczywiście, bo w ostatnich dniach emocjonujemy się też meczami naszych siatkarek w Mistrzostwach Świata. Po trzech zwycięstwach wczoraj niestety przyszła porażka z Dominikaną 1-3, ale biało-czerwone już wcześniej zapewniły sobie awans do kolejnej fazy i to jest ta pierwsza dobra informacja. Druga to, że właśnie teraz mamy połączenie z jedną z liderek naszej kadry, naszą znakomitą przyjmującą, Zuzanną Górecką. Dzień dobry, pani Zuzanno, kłaniamy się. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. W takim piłkarskim Trafię gronie dziś, mam nadzieję, że się pani nie wynudziła troszkę słuchając naszych tutaj wynurzeń na temat meczu Lech-Legia. Już po śniadaniu? Nie, absolutnie. Już po śniadaniu i po kawie? Przed śniadaniem właśnie za chwilkę idę, tak powiem, nie do hotelu na śniadanie, bo dzisiaj dostałyśmy taki czas wolny dla siebie, żeby troszkę się zresetować przed tym kolejnym meczem, odreagować po tych czterech ciężkich spotkaniach i do boju. Mam nadzieję, że zaprezentujemy się z dobrej strony w kolejnym meczu i po prostu wygramy to spotkanie. Ja po pierwszym secie, przepraszam, że tu wejdę, bo nie wytrzymam. Ja po pierwszym secie już myślałem, spokojnie, że no, coś spokojnie. Się dzieje wielkiego. No my też. No, myślałyśmy, że postawimy się Dominikanką jeszcze mocniej, ale niestety no, fizycznie zdecydowanie nas przeważyły, że tak powiem.
bardzo dobry zespół, który zagrał również w obronie niesamowicie. Czasem myślałam, że my gramy z Tajlandią, a nie z Dominikaną. Byłam w szoku, że ten zespół tak broni. Faktycznie wydawało się, że one są wszędzie na tym parkiecie. Wyjmowały najtrudniejsze piłki, fakt. Dokładnie tak, więc no, dziewczyny na pewno zaskoczyły tą dobrą obroną, bo pamiętam spotkania z Ligi Narodów i ta gra w obronie zdecydowanie tak nie wyglądała i wszystkie kiwki tak naprawdę, które zawsze wchodziły, no tym razem nie wchodziły. Chyba dopiero w drugim, trzecim secie tak naprawdę jedna, dwie kiwki weszły, a tak to no niestety, no dziewczyny broniły świetnie, trzeba im to przyznać. Oglądając to spotkanie, mówię już po pierwszym secie, że gdzieś było takie wyrównane to spotkanie. Oczywiście Dominikana 2-3 punkty i gdzieś tam wyście dochodziły do nich, ale później no właśnie, gdzieś tam minimalne auty, bądź w siatkę, bądź gdzieś jakiś taki błąd, że no właśnie uciekało to w każdym secie gdzieś te zwycięstwo. Takie miałem wrażenie oglądając. Tak, i to jeszcze właśnie bardziej boli, że ten wynik był na styku. I tak naprawdę zaważyło kilka błędów o tym. No, na zagrywce miałyśmy ryzykować, bo jest to zespół, który słabo przyjmuje, więc chciałyśmy odrzucić je od siatki i utrudnić im atak maksymalnie, jak to jest możliwe. No niestety ta zagrywka w drugim secie już siadła i dziewczyny przyjmowały bardzo dobrze i środkowe zaczęły bardzo dobrze też grać. Więc no niestety ta zagrywka nie została spełniona w 100%. Ale też miałem takie wrażenie, że im zagrywaliście zagrywkę lżejszą, bądź taką, jak to się mówi, niby to leci taka piłka nieprzewidywalna, to miały problemy, a z taką mocniejszą to one sobie radziły. No tak mówię, oglądając jako, mówię, a laik. Tak, bo teoretycznie te zagrywki, które nie są takie mocne, tylko może nie mają tej rotacji, są bardzo trudne do przyjęcia. Niektórzy tam mówią, że to taki tak zwany freeball leci, że trzeba to przyjąć na 100%, ale to nie jest takie proste, bo te dziewczyny też zagrywały tak i również mieliśmy z taką zagrywką problemy. Ja to widzę, no, że ktoś się dobrze przygotował do audycji, tak słucham. Mówi, że like. A teraz czy się zgodzisz z czymś takim, że nie było grania ze środkiem więcej troszeczkę, żeby troszeczkę urozmaicić, zgubić to, blok przeciwniczek? Czy to z taką sugestią? Też Asia nie miała wczoraj takiego perfekcyjnego przyjęcia, żeby grać tak dużo środkowymi, jak mogła grać w poprzednich meczach. Natomiast wydaje mi się, że też troszkę zabrakło tego ataku na skrzydłach, szczególnie właśnie w końcówkach, bo no, popełniałyśmy błędy. No, też ryzykowałyśmy, bo jak nas tak podbijały, szukałyśmy dużo bloku, czy próbowałyśmy w inny sposób niż mocnym atakiem zdobyć punkt. Niestety nie udało się, za dużo tych błędów. Następnym razem musimy bardziej jakby kontrolować ten wynik od samego początku i nie dawać przeciwniczkom po prostu nas tak stłamsić jak w tych końcówkach. Tak, Tomek Sokowski śledzi bardzo uważnie wasze mecze, to już wiemy. Obecny w studiu Marek Saganowski również podgląda i trzyma kciuki i kibicuje. Tak jest, tak. Witam serdecznie. Chciałem się zapytać, czy przeciwnik następny, czyli Turcja, już jest rozpracowany, bo w tym poprzednim meczu sparingowym, żeście przegrały 1-3. Jak to będzie wyglądało teraz? Oczywiście teraz jest mecz o awans dalej, tak więc myślę, że już będziecie dużo więcej wiedziały niż przed tym meczem sparingowym. Na pewno, bo przed meczami sparingowymi przeważnie nie mamy odpraw tak szczegółowych jak przed meczami na Mistrzostwach Świata. To będzie zdecydowanie inny mecz. Na pewno Turcja wyjdzie i będzie chciała wygrać. Jest to mocny przeciwnik. Znamy się dobrze, bo już grałyśmy nieraz. Natomiast wiem, że to będzie inne spotkanie niż zazwyczaj, bo każda drużyna tak naprawdę jest w zupełnie innej dyspozycji. Niektóre dopiero tą formę najwyższą łapią, niektóre zespoły już są w tej formie, więc tu można spodziewać się wszystkiego. Ten turniej już zaskoczył nieraz, pokazał, że każdy z każdym potrafi walczyć, wygrywać, więc ja jestem pozytywnie nastawiona i wiem, że jeżeli zagramy dobrą siatkówkę, to będzie dobrze.
To powiedz nam jeszcze, bo mówisz o tej formie, to powiedz nam jeszcze tak dla kibiców, dla nas wszystkich, w jakiej formie wy się teraz znajdujecie, patrząc z wewnątrz tej drużyny. Jak wy to oceniacie? W jakiej formie jesteście wy? Nasza dyspozycja cały czas rośnie i te mecze, które wygrałyśmy, nawet ten przegrany z Dominikaną, gdzie fragmentami ta gra wyglądała bardzo dobrze i po prostu postawiłyśmy się silnemu zespołowi, to te mecze wcześniejsze, które wygrałyśmy, bardzo, bardzo nas budują i taka pewność siebie też wzrasta. Więc mówię, jestem pozytywnie nastawiona i wiem, że możemy zrobić niespodziankę. Ze strony Turczynek, czego możemy się spodziewać i gdzie tam jest zagrożenie największe? No, na pewno ze środków i atakująca, która świetna i na pewno bierze sprawę w swoje ręce w końcówkach. Na pewno nie można lekceważyć tej zawodniczki. Natomiast tam zespół jest kompletny i każda zawodniczka wnosi coś do zespołu i tak dalej wygląda bardzo dobrze. Mhm. Ostatnio trzy mecze z rzędu, trzy dni meczowe. Dzisiaj tak słyszę troszeczkę więcej odpoczynku, więc życzę tego szybkiego naładowania akumulatorów. Słyszymy, że forma jest cały czas zwyżkująca. Życzymy, żeby ten pik formy przyszedł najlepiej na mecz finałowy, za co trzymamy kciuki. Proszę nie dementować, że nie gasić naszego optymizmu. My się będziemy oczywiście emocjonować każdym waszym meczem i trzymamy za was mocno, mocno kciuki. Bardzo dziękujemy i postaramy się zagrać jak najlepiej. Tego się trzymamy. Do usłyszenia. Tak, na pewno jeszcze się połączymy. Będziemy jeszcze nękać jeszcze telefonami. Dobrze, czekam. Wszystkiego dobrego. Suzanna Górecka, dziękuję. Reprezentantka Polski w siatkówce. W trakcie dobrego dnia świata. Wolnego. Trzeba wykorzystać. Tak, ale podobno trening też jakiś dzisiaj mają w planach, więc nie tak, że cały dzień. Dzisiaj tylko na odpoczynku. O siatkówce porozmawialiśmy, a chciałem jeszcze zakończyć naszą audycję Ekstraklasą również, bo my tak o tej Legii i o tym Lechu, a tu dzisiaj przecież grają dwa kluby z naszego województwa. Radomiak Krakowia, Wisła Płock, Piast Gliwice. No i pytanie na początek może o Wisłę, bo ona przez długi czas była liderem. Potem to wszystko gdzieś tam się posypało, no i dziś pewnie taki spory sprawdzian, czy ta przerwa na kadrę coś zmieniła, czy mamy tendencję spadkową cały czas? Pewnie zobaczymy, czy coś zmieniła, czy nie. Ja pamiętam, że wszyscy zawsze na samym początku zachwycają się pewnymi zespołami, które lepiej wchodzą, a niektórych negują. Niektórzy negują te zespoły, które gorzej wchodzą w ligę. Myślę, że Wisła Płock jest takim świadectwem, że nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca. Wszyscy już oczekiwaliśmy, znaczy większość rzeczy oczekiwała, że ta Wisła Płock będzie dalej liderem i będzie walczyła o Mistrzostwo Polski. Jednak gdzieś tam ta forma została zweryfikowana zaraz w końcówce. Ta przerwa chyba się przydała. Wiadomo, że też brak Wolskiego pokazuje jednak, że to był taki generał, duży wpływ na ofensywę. Tak więc wydaje mi się, że ten Erstanio tutaj dobrze, mam nadzieję, że dobrze skorzystał z tej przerwy. To jest dobra informacja dla nawciarzy, że Rafałowi zmniejszono jednak te karę z 4 do 3 meczów, więc jeszcze jeden mecz bez Rafała i to jest świetna informacja. Tak, jak najbardziej. No i zobaczymy, tak, co Marek wspomniał te 2 tygodnie, jak to oni przepracowali, czy coś tutaj, jakieś zmiany. Bo wiadomo, też jeszcze wcześniej sprzedali środkowego obrońcę Damiana Michalskiego, to też gdzieś tam wyrwa, gdzieś tam w defensywie, gdzieś te bramki stracone. A wracając jeszcze do Radomiaka, troszeczkę grają nierówno, tak? Na Legii niezły mecz i przegrali bardzo dobry w ich wykonaniu, ale to, co mi się rzuciło w innych spotkaniach, że oni fajnie grają na własnej połowie, jak oglądałem ich z Rakowem, też długo utrzymywali się przy piłce, ale jeżeli mają ten transfer na połowie przeciwnika, to już tam nie mają wiele do pokazania, żeby do wykreowania tych sytuacji. Udało im się wygrać w tym momencie, złapali Wisłę Płock na takim dołku i wygrali to, ale później właśnie znowu przyszła, do pewnego momentu bronili się z Rakowem i teraz też ciężkie było i z Piastem, bardzo dobrze poukładanym.
Piast w tym momencie, jak sobie radzi na miejscu 14, też tak w kratkę ostatnio dwa remisy ze Śląskiem i z Górnikiem Zabrze, 3-3. No, spodziewamy się starcia chyba dwóch takich podobnych, jeśli chodzi o formę drużyn, Tomek. No na pewno. Trudno oszacować, kto tu będzie faworytem. Wiesz co, no jeżeli tutaj Piast będzie grał jakby swoją piłkę, no bardzo dobrze poukładany zespół przez Waldka Fornalika, no ale Radom jak u siebie jest groźny dla każdego. I to pokazuje, że ich stadion niesie. I tu też będzie chyba można powiedzieć, no po tej przerwie zawsze Piast wychodził obronną ręką, że dobra praca w tej przerwie. Waldka Fornalika. To jeśli chodzi o dzisiejsze mecze, to Radomiak Krakowia o 18, Wisła Płock Piast Gliwice o 20:30, no a jutro, jak mówiliśmy, klasyk. Lech Poznań kontra Legia Warszawa 17:30 w Poznaniu, o którym to mecz rozmawialiśmy z Markiem Saganowskim. Dziękuję Marku. Marco. Tomaszem Sokołowskim. Dziękuję Tomku. Dziękuję, dobrego dnia życzę Państwu. Arkadiusz Błaszczyk, to był magazyn sportowy w Radiu dla Ciebie. Kłaniam się, dobrego weekendu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen.